Tanie gry komputerowe i wiele więcej tylko na G2A. Z kodem DOBRO otrzymacie 3% zwrotu. Link znajduje się w opisie. Ostatni odcinek był katastrofą. Zakończył się nasz challenge pod tytułem Spróbuj chociaż dobrodzieju nie zabić wszystkich. I jeszcze wszystkich nie zabiłem. Tylko jedną osobę. Cóż innego mógł mnie zgubić jak moja nieudolność gry na padzie. Ja wiem, że zapewne jesteście źli i macie mi to za złe. Ale tak to czasami bywa, że coś nie wychodzi. Każda akcja ma swoją reakcję. A życie i ta historia toczy się dalej. Until dawn. Jedziemy. Joshua, trzeba było mnie słuchać. Podjąłeś wybory, które przyniosły śmierć. Naprawdę nie wiem, co jest gorsze. To, że doprowadzałeś do zdarzeń, w których zginęło tylu ludzi, czy to, że pozwoliłeś wydarzyć się tragedii i nie kiwnąłeś nawet zastranym palcem, żeby komuś pomóc. Pamiętasz zeszły rok, a? Jak pozwoliłeś siostrom zginąć? Jak im nie pomogłeś? Jak sparaliżował cię strach o samego siebie, kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo? Dbałeś tylko o siebie, Josh. Zawsze dbasz tylko o siebie. Twoja gra potoczyła się bardzo źle. Tak jak twoje siostry, przyjaciele cię opuścili. Jesteś sam. Czujesz, jak lodowata stała się twoja samotność. Czemu ich skrzywdziłeś? Joshua, czemu ich skrzywdziłeś? Nie skrzywdzili cię, Joshua. Niespecjalnie. Popełnili głupi błąd, przez który owszem zginęły twoje siostry. Ale nie chcieli, żeby to się wydarzyło. Tak już wyszło. I szczerze tego żałowali, przynajmniej dopóki nie zgotowałeś im tego całego piekła. Liczmy, że nie jest za późno na pokutę. A twoi przyjaciele, o ile wciąż nimi są, ocalą cię przed czymś gorszym nawet od śmierci. W poprzednim odcinku. Mike, aż! Dzięki Bogu! Aż, co się dzieje? Na górze. Nie jest dobrze. Aż! Aż! Nie! Strasznie przykro, Ashley. A co z tym pierdzielem? Ani śladu. Czekaj! Stój! Ja pierdolę, kurwa! Co to jest? Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Co to za rzeczy? To coś zabrało go do kopalni. Byłem tam. Przesrane. Z pół wieku temu nastąpiło tąpnięcie i górnicy chyba tam utknęli. Co to jest? Hmm? To jest nasze schronienie, Em! Proszę! Kurwa! Nie dam rady. Boże, dobrze zrobiłeś. Miejcie ją na oku. Niedługo wrócę. Rozdział 9. Rozpacz. 2 godziny do świtu. Okej, co do... Nie wiem, czy zamykanie za sobą drzwi to dobry pomysł. A co, jak będę musiał stąd szybko uciekać? Oj, tragedia, kurwa. Ciekawe, kogo następnego zabije przez swoją niezdarność!
Nawet jakby była opcja wczytania, to i tak bym tego nie zrobił, bo wtedy gameplay nie byłby taki naturalny, a chcę, żeby historia była chcąc przeze mnie lub nie chcąc przeze mnie unikatowo ulepiona przez moje decyzje lub brak zręczności. Dostaję też od was wiadomości. Dzięki bardzo za jakieś łapeczki w górę, za komentarze, że je zostawiacie. Ja komentarze w takich seriach jak, nie wiem, Beyond Dwie Duszy czy Until Dawn, no to zdecydowanie czytam dopiero po zakończeniu serii, jak już mam nagrane wszystkie odcinki. No po prostu jest od cholery dzbanów, idiotów, kretynów, którzy spoilerują. I też osobom, które nie chcą czegoś takiego, nie radzę czytać komentarzy. Po prostu zostawiajcie komentarz, gitara, mamy kolejny totem. Okej. A, ten totem to już miałem. Już go podniosłem. Okej. Gdzie ja teraz muszę iść? O, to jest pytanie, no nie? Nadal ma tą kartę? Nie wiem. Chyba tam musimy iść, prawda? Nie, no tam nie. Tu nic nie ma. Tam jest ten totem. To co, gdzieś tędy? Jasny gwint. Co się stało z wilkami? Nie wiem. To już też obczajałem, co nie? Już chyba większość rzeczy mam obczajonych. Raczej nic nowego tu się nie pojawi. Tak mi się wydaje przynajmniej. To jest jakiś cygaro? Dełko cygar. Ej, tam coś mamy. Okej, otwarte. No to idziemy. O! Jest kolejny totem. Totem zagrożenia. Pokaż jeszcze raz. Pokaż mi to jeszcze raz. Jakieś klatki, coś. Nie, to jest tutaj. To tutaj zaraz będzie. Prężny, że nawet dziadek nie zdołał go. Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię. Tego razu kopalnia się zawarła. Uczyniło z nich morderców. Kanibali. O nie. Jedzące ludzkie mięso. Czy sporo nam brakuje, nie? Aż pewnej nocy strzegłem. Ale tej nocy nie byliśmy w lesie sami. Żeby im jakoś po... Są jakieś takie pamiętniki tego dziada, co zginął. Czyli to grób.
Ja cię sunę. Charles Miller. Da się tu przejść, czy nie za bardzo? Nie za bardzo. Gdzie mam pójść? Kurde, nie wiem. Gdzie bym musiał zejść? Do jakiejś podziemi pewnie, co? Dobra, zobaczmy tu. Zamknięte. A nie mogę z pistoleta rozwalić tej kłódki? Chyba nie. Chyba nie. Może na górę musimy wejść. Tutaj też nic nie ma. Dobra, spróbujemy na górę wejść. Tutaj te drzwi. Zapewne też nie. Kurde, masakra. Mordercy. Jakieś kanibalistyczne demony. O, tu mamy jakiś... Okej, zeskoczyć można. No dobra. No to zeskakujemy. Co my tu mamy? Jest strzelba. Jest pochodnia. Teraz tylko wideł i wieśniaków mi trzeba. Prawda, to prawda. Tak przez chwilę się ciągle mam ten totem w głowie, że Mike używa zapalniczki i wszystko wybucha, co nie? A, nada się. No nada się, jak ja celować nie umiem. Dobra, stąd przyszedłem, prawda? Tak. Może tutaj gdzieś muszę przejść. Nie, no tutaj jest wszystko zrujnowane. O, a może ty? Może to musimy tym tutaj rozwalić. No, tak mi się wydaje. Ta. Dawaj. Au, to było głośne. Hej, wilczku. Hej, maleństwo. Hej, wilczku, wszystko okej? Okay? Cieszysz się, że mnie widzisz, co? Hej. Miałem nadzieję, że cię znajdę. O, dobry piesek. Dobra, staruszku. Idziesz ze mną. Dobra. Plan jest taki. Widziałem mapę tego miejsca, więc nie pobłądzimy. Powinno dać się przejść przez psychiatryk prosto do wyjścia z kopalni. Myślisz, że damy radę? Lepiej bym tego nie ujął. Dobry piesek. No dobra. No to idziemy. Jak pies zginie, to ja już nie wytrzymię. Nie wytrzymię, pierdolę tą grę, jak pies zginie. Chryste Panie. Spokój, Dąbek Głąbek.
Nie mów tak do psa. Czemu oni mieli psychiatryk z kopalnią? Chyba to utknąłem. No dobra, raz się żyje. Dzięki. Widzisz? Jednak się wcisnąłem. Nieźle, co? Dobra. Ja mam dziwne wrażenie, bo te klatki tutaj zaraz wyskoczy na mnie to Wendigo. Jak nie wysadzę Majka w powietrze, to na pewno Wendigo mnie zakatrupi. Takie mam głupie wrażenie. O, coś mrugnęło? O. Pacjenci zostali przyjęci do placówki medycznej w Blackwood 5 dni temu. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele testów, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Wyniki okazały się niesamowite, znacząco różne od tych czas obserwowanych w medycynie. Zaobserwowane symptomy, bladość, przebarwienia skóry, ciężki niedobór witaminy D, dysfunkcje społeczne, okres readaptacji posttraumatycznej dłuższy od przeciętnego, pacjenci nieobliczalni w relacjach interpersonalnych stosują przemoc wobec sanitariuszy, 3 próby napaści, 1 próba podrapania, objawy spodziewane, ale nie zaobserwowane, niedożywienie, szkorbut. A przecież teoretycznie powinni już nie żyć. Odmrożenia, reakcje pacjentów na bodźce w dopuszczalnych granicach. Nietypowy wzrost siły. Jeden z pacjentów podniósł ciężar 329 kg. Umieścić pacjentów pod ścisłą obserwacją. Zaleca się zachować bezpieczną odległość, zwiększenie liczby sanitariuszy na każdego pacjenta z 1 do 3. Obserwacja 24 na dobę. Ich tu trzymali po prostu, oni wszyscy, oni jak w tej kopalni byli, to zaczęli siebie nawzajem wpierdalać. O, a to skurwie. Chryste panie, w co ja się kurwa wpakowałem? Ja pierdolę. Co tu się działo? Wypuśćcie nas, umieramy z głodu, zamarzamy. Zapłacicie mi za to, przestańcie na nas eksperymentować. Coś jeszcze leży pod tym? Mi się wydawało. Nie, wydawało mi się. Ha. Grube pancerne drzwi. Jak zryci byli ci goście. Ja pierdolę, jaka masakra. Ja pierdolę. To naprawdę przegięcie. No tak trochę, no. Myślałem, że to totem, a nie, to jakieś śmieci leżą. Dobry Wendigo, dobry. Bardzo dobry Wendigo.
Znowu będą quick time ze strzelaniem, znowu to spierdolę, ja to wiem. Po prostu wiem. Tu jest chyba piesek. Czy tutaj? Kurde, nie wiem w którym kierunku iść. Pies, to czekaj, ja się cofnę, czyli tutaj dalej pójdzie gra, ja chcę tam zobaczyć, czy tam w tamtym korytarzu nic nie ma. Masakra. Niedorzeczna ta historia z tymi Wendigo, ale to jest zmutowani ludzie. Nie da się tego odpalić? Po suficie zwiał. Co tu się do kurwy nędzy wyprawia? Subcio, po prostu kurwa miodnie, cudnie, wspaniale. Jest znowu. Badanie lekarskie, pacjent numer 9. Postępująca hiperostoza szkieletu, poufne. Dzień 4. Przebarwienia na skórka, spodziewane przy tak długim przebywaniu pod ziemią. Poważne skrzywienie kręgosłupa w obszarze klatki piersiowej. Kifoza pourazowa, dystrofia i zmętnienie rogówki. Pierdole. Pogłębiona kifoza, łysienie bliznowaciejące, całkowita perforacja przegrody nosowej, dysplazja ektodermalna, wyostrzenie zębów. Jaj. Dupy, jeża i kanclerza, to jakiś kurwa kosmos. Łysienie telegonowe, a nie bliznowaciejące. Długość kłów w górnym łuku zębowym 3,8 cm. Symptomy tożsame z obrzękiem rogówki, ale obecny visus 20-22. Hiperreaktoza, przyrost warstwy rogowej na skórka. Masakra. Co tam jest? O nie.
Ja nie wiem, czy... Przeładuj może tego shotguna, co? Ja pierdolę. Kim jest ten koleś? Nie wiem, ordynatorem tej miejscówki pewnie? Sorry, staruszku. Zaświadczenie. Oni tam na zewnątrz umierają, słyszę ich krzyki i płacz. To piekło to jedyne, co po sobie zostawię. W ten sposób Bóg karze mnie za błędy. Nie zdołam odmienić swego losu, śmierć już na mnie czeka. Jefferson Bragg. On był pewnie jakimś szefem tego wszystkiego, co nie? Co, nic więcej tutaj nie ma? Chyba nie. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Tylko celuj dobrze, rób quick time i wszystko będzie dobrze. Powiedz to Chrisowi, dobrodziej. No dobra. Powolutku do przodu. Mam nadzieję, że piesek tam cały czas jest, no nie? No idź, idź! Okej, piesku, co tutaj jest? Zeskoczy na mnie, prawda? Ha? Jebany szczur! Fuck off! Ha? Miło był chujku jeden? W lewo! W lewo! Chuj, chuj, chuj. Jezu, kurwa mać! Nie! Kurwa mać! No! Odejdź od tego debilu! O nie! Dobry piesek. Kurde. Już dobrze. Co to było? Uważaj, tutaj będzie ten. Trzymaj się. Co? Trzymaj się z dala. Ręka wyskoczy. Ręka wyskoczy, uważaj.
Kiedy to głowa się skończy? Jaki się mamy koszmar? Okej. Jebać to. Nie wszyscy naraz. Wystarczy dla każdego. Nie! Nie! Puszczaj! Okej. Okej. Dawaj! Cholera! Nie dobrze. Nie. O nie, to był kwadrat! Nie rozdupią mnie, jak pancerne drzwi rozdupiły te Wendigo. Ja pierdzielę moje ręce. Już mam dość tej gry. Głupia gra. Głupia seria. Jakim cudem Mike jeszcze żyje, to ja nie wiem. U Chrisa tylko jeden błąd i było po ptakach. A tutaj, nie wiem, z 3-4 razy zepsułem skill check? Masakra. Kurwa, tam jest kolejny, nie wierzę. Ile ich jest? 15 tam było tych górników? I czemu one takie są długowieczne? 50 lat i skaczą jak pojebane. Nie. I gdzie jest mój pies? Gdzie jest mój wilczek? Się nie rozglądam z żadnymi znajdźkami, nic nie chcę po prostu. Kurwa! Zablokuj! No piesku, skakuj, wszystko gra. No dawaj piesku, błagam. Spoko, logo. Widzimy się po wszystkim, ha? O nie, ale nic się nie stało pieskowi. Na szczęście nic się pieskowi nie stało. Ech.
Ja pierdolę. Nie wierzę, nie. Nie wierzę. Udało się? Jebę. Starczy tego. Ja już mam dość. Ale ta gra mnie niszczy. Myślałem, że będzie taki amerykański slasher, ale jak te Wendigo zaczęły wchodzić, to mi już psychika siada. Ooo. I tak nie mam pewności siebie, jeśli chodzi o kontroler opada. Do następnego. Trzymajcie się, do jutra.